Jest już płaszczury z piasku wielu emocji, kiedy to obie drużyny walczyły o najwyższe cele. W tym roku o najwyższe cele, czego tabela pokazuje, walczy zespół Lubusza Miarczcianki. Widzowska Wlada pokonali po zacięciu boju. W tej chwili liderują w tabeli. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Mikołaj Łuczak, 4 Krystian Feciuk, 5 Adam Śniegowski, były zawodnik warty, numer 6. Na środka!
Dawaj, dawaj, dawaj! W tym momencie ostatnia grupa na finał zasadzki kończy spotkanie remisem 0-0, tym razem przy ulicy Sportowej bez bramek. Warta Międzywód, Lubuszańszczanka 0-0. Za naszą kibicę, tak jak już mówiłem, za 3 tygodnie na mecz z Zjednoczonymi Przemyślą. Godzina 13 w sobotę. Obu drużynom wielkie brawa za nagrody, za walkę.